Siemaneczko, z tej strony mówi Norbie. Dzisiaj to jest już kolejny odcinek do poradników z Adobe After Effects. Dobiliście tyle łapek w górę, naprawdę dużo, nie myślałem, że aż tyle dobijecie. To jest naprawdę dobrze, więc tym razem robimy 6 łapek w górę, kolejny odcinek. No więc, żeby zrobić taki efekt, to trzeba mieć efekt Saber, który był w poprzednim odcinku i wam wszystko pokażę, więc tworzymy sobie nową kompozycję. Bierzemy tutaj sobie tekst, tworzymy sobie tekst, piszemy sobie tekst. No i co dalej? Teraz sobie robimy New Solid. Bierzemy na czerwony na przykład, byle jaki to może być kolor. Nie musi, po prostu byle jaki. No i teraz klikamy, wyszukujemy ten efekt Saber. Przeciągamy na ten solid i teraz tak, klikamy sobie tam, wiecie, wybieramy sobie ten różny z tych. No i Arc Reactor na przykład sobie wezmę. Wezmę sobie na przykład czerwony kolor. No i teraz co robimy? Render Settings. Composite Settings na Transparent. Customize Core robimy na Text Layer. Text Layer robimy na nasz tekst, czyli w moim przypadku nie na Red Solid na jedynkę, tylko na dwójkę, czyli na ten tekst. No i voila! Wszystko jest zrobione, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. 6 łapek w górę, kolejny odcinek. Trzymajcie się, siemano!